trwający obecny dziesiąty z 12 tygodni wyzwań, prowadzi nas do końca sezonu piątego w Battlefieldzie 2042. Po jego starcie, następnie wydarzeniu śródsezonowym z trybem kontrola oraz ostatniej aktualizacji z finalnym zakończeniem przebudowy map z premiery, czeka na nas sezon szósty, który okazuje się być wielką niewiadomą. Jeśli cofniemy się kilka miesięcy, to jeszcze w sezonie trzecim wiedzieliśmy o sezonie czwartym i piątym jako pewnych punktach wpisanych w przyszłość gry. Na starcie sezonu piątego dostaliśmy zapewnienie, że walki w 2042 trwać będą również w sezonie szóstym, jednak od tego czasu w bezpośredniej komunikacji padła zasłona milczenia. Ten stan przerwał ostatnio jeden z deweloperów będący w szeregach Dice i jej od ponad 12 lat na łamach artykułu serwisu GamesRadar. Ryan McArthur w wywiadzie stwierdził, że, cytat, sezon 6 będzie jednym z tych interesujących momentów, w którym gracze będą mogli powiedzieć, że cóż, nie spodziewałem się tego, ale to naprawdę Battlefield. Koniec cytatu. Zdanie tak samo przełomowe, co i kompletnie tajemnicze oraz nic nie mówiące. Jednak gdzie marketingowo-PR-owa terminologia nie mówi zbyt wiele, tam na pomoc przychodzi społeczność prowadząca własne poszukiwania na temat przyszłości. Jak prezentują się wyniki tych poszukiwań, z czym przyjdzie nam się zmierzyć w ramach sezonu szóstego oraz jak Daj zamierza realizować odbudowę swojego wizerunku przed kolejną częścią, a także kiedy możemy się jej spodziewać. Tego wszystkiego dowiedzie się w tym materiale. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów z Battlefielda, to zachęcam do subskrypcji kanału oraz zestawienia łapki w górę dla zasięgu. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Jeden z najbliższych zestawów dostępnych w sklepie posiada opis o następującej treści. Wojny toczą się na wielu frontach: panuj niepodzielnie na lądzie i morzu i pokaż wrogom całkowitą dominację. Battlefield zawsze słynął z oferowania walk skoncentrowanych na różnych płaszczyznach, proponując graczom lądowe, morskie i powietrzne przestrzenie do walki, w zależności od mapy i konkretnego charakteru tytułu, łącząc je ze sobą razem lub osobno. 2042, mimo obecności elementów floty na głównych motywach gry, nie kontynuowała tej spuścizny serii, a nawet paradoksalnie cofnęła się w rozwoju, nie oferując nurkowania, a więc mechaniki standardowej w tytułach poprzedzających najnowszą odsłonę. Ostatnio w grze pojawił się zestaw również nawiązujący do wodnego charakteru rozgrywki, zresztą nie pierwszy raz. O ile było to śmieszne w momencie, gdy w grze nie można było nawet nurkować i dalej nie można, tak w połączeniu z interpretacją słów MacArthura i koncepcjami społeczności będziemy mieć być może do czynienia z ponownym doświadczeniem pola bitwy na trzech płaszczyznach i sezon szósty będzie tego uosobieniem. W plikach wciąż mamy też łodzie patrolowe, które miesiące temu wykopał Temporial. Nie jest to mimo wszystko jedyna możliwość, gdyż mamy również inną grafikę, tym razem odkrytą w plikach przez użytkowników Reddita zajmujących się śledzeniem wątku fabularnego Sezonu 5 i jego możliwych kontynuacji. Schody, Czerwone Światła i korytarz to elementy, które pobudzają wyobraźnię, zwłaszcza po ostatnich wypowiedziach deweloperów, którzy oznajmili, że 2042 może liczyć na coraz więcej cameo z poprzednich Battlefieldów. Czy będziemy zatem świadkami powrotu w jakimś stopniu operacji metro, operacji blokada, czy innych mrocznych zakątków battlefieldowego świata? A być może będzie to połączenie zarówno mapy wzorującej się na operacji blokada, czy operacji metro, a także jakiejś formie walki morskiej. Wszystko powinno zostać rozwiane po części przez easter eggie, z którymi mamy do czynienia przed każdymi sezonami, a także oficjalne komunikaty DICE. Czy mapa i zawartość, którą dostaniemy, faktycznie będzie F-1? Zobaczymy już za około 2 tygodnie. Nadal jednak spore poruszenie wywołuje przestrzeń stadionu z Klepsydry, która po przebudowie mapy została wyłączona z gry. Bardzo dobrym pomysłem, o którym pisaliście w komentarzach a propos właśnie stadionu, byłoby stworzenie z tego osobnej, nieco mniejszej mapy do walki Close Quarters, podobnie jak to było w przypadku Provence i Lofotów w Battlefield 5 czy na przykładzie Battlefielda 3 i całego DLC skupionego wokół walki w zwarciu. Wątek ten poruszono w podcaście Inside Battlefield i być może będzie to pomysł, który zostanie przez studio zrealizowany, gdyż komentarz był taki: Cytat: Mamy kilku fanów stadionów w studiu. Zatem kto wie? Koniec cytatu. Bez wątpienia nie tylko w ten sposób dopisano by sobie kolejną cyferkę przy dodanych mapach, ale również o wiele lepiej wykorzystano tą przestrzeń, która mimo że była dostępna na podboju dla 128 graczy, to nadal miewała przez i w eksploatacji. Sezon szósty, z sezonem szóstym, ale cały czas pojawia się pytanie, co dalej, które wykorzystywane jest na pewno przez studio do swojego rodzaju budowania napięcia. Z ostatniego sprawozdania finansowego EA dowiedzieliśmy się, że nowy Battlefield nie będzie miał premiery w roku fiskalnym 2024, który kończy się w marcu 2024 roku. Nowy Battlefield nie pojawi się zatem wcześniej niż na jesień 2024 roku, czyli trzy pełne lata po premierze 2042, choć sam szczerze wolałbym, aby tym razem proces tworzenia tytułu był dłuższy, a gra została wydana w 2025 roku, ale dopracowana na premierę. 4 pełne lata to taki środek i kompromis pomiędzy 3 a 5 tym okresem produkcji, który uznawany jest obecnie dla gier AAA za optymalny. Do tego czasu nie można sobie jednak pozwolić na dziurę podobną do tej jaką mieliśmy po Battlefieldzie 5. Dlatego Battlefield 2042 i jego dalsze wsparcie nie jest próbą powrotu na salony, bo mimo lepszej sytuacji tytułu spóźniono się o bagatela dwa lata, a bardziej narzędziem do tego, aby tak się stało i na wspomniane salony powrócić. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych sezonach z ilością dodawanej zawartości, ale mimo, że proces naprawy gry trwa i trwa, a dodawanie zawartości również dozowane jest z precyzyjnym minimalizmem, to ma swój cel. Dice nie może dopuścić do dziury BF-owej, więc ma dwa wyjścia. Albo wydanie remastera najlepiej jednej z części, która w tym roku traci grę wielosobową, choć to mamy częściowo przecież portal, albo realizowanie wsparcia Battlefielda 2042, który może być poligonem doświadczalnym pewnych rozwiązań przed kolejnym tytułem, a także, przekornie mówiąc, doświadczeniem dla nowych pracowników. I to ten drugi wariant jest coraz bardziej prawdopodobny. Wiemy, że w plikach swojego czasu można było spotkać odniesienia do sezonu 6, 7 i 8, a od sezonu 5 linia fabularna przeniosła się do 2048 roku, więc wykazuje raczej tendencję do dalszej kontynuacji. Sporo osób zaniepokoiła jednak cisza o tym, co wydarzy się po sezonie 6, wsparta grafiką ze sprawozdania finansowego, w której zabrakło ikony Battlefielda 2042. Ale zaskoczę Was, to nie pierwszy raz, a kilka takich sprawozdań wcześniej widniało nawet logo Battlefielda 5, mimo że było już po premierze 2042. A Ryan Makaratur w wywiadzie, który przytarzałem na samym początku materiału, mówi o wciąż długiej drodze stojącej przed Battlefieldem 2042, co tylko może potwierdzać drugorzędną rolę, którą pełni 2042, a przed jej premierą również Battlefield 5. Gdyby wszystko miało się zakończyć tak nagle jak Star Wars Battlefront 2 i Battlefield V, to Dice tak ochoczo nie wybierałoby też również na temat swojej prelekcji na specjalnej imprezie dla deweloperów DEVCOM swojej 18-miesięcznej drogi z 2042 w poszukiwaniu jakości, kultury i graczy, której wstępem jest niedawny wywiad dla Games Radar. Odkupienie serii musi się dokonać, ale jedynie w przemyślany sposób. Nie taki, w jaki napluto graczom w twarz przy premierze Battlefielda 2042, gdy przy pomocy nadzwyczaj efektywnego marketingu napompowano balon wzorując się na kampaniach z Battlefielda 3. Nie można też udawać, że nic się nie stało, bo owszem, jak wskazuje MacArthur, człowiek jest z natury istotą, która się myli. Ale za wciąganie wniosków muszą iść czyny, a nie wydmuchane wypowiedzi o ponownie wyobrażonym, prawdziwym ekosystemie, czy dzielenie odpowiedzialności z mylną interpretacją graczy, premiery innych tytułów, czy własne wewnętrzne problemy, o których nie miało być nawet przecież mowy. Odkupienie win nie polega na ślepym wybaczeniu, ale wybaczeniu przez społeczność, która nie zapomni o tym, dlaczego musiała odzyskać wiarę w to, że Battlefield może być znowu stabilny i przewidywalny. Słowa Andrew Wilsona, mimo że skierowane do inwestorów, mogą oznaczać tak naprawdę wszystko, a jak na razie dolewają jedynie oliwy do ognia, gdy seria potrzebuje stabilności, przejrzystego przekazu i unikania wypowiedzi o rewolucji czy battlefieldzie, który już nigdy nie będzie taki sam. Stabilność i naturalność nie musi być jednoznaczna z odgrzewanym kotletem, jak część decydentów pewnie myśli. A może trzeba zdecydować się na odważny krok, który kiedyś porzucono, resetując jednocześnie złą pasę. Wiele osób na pewno czekałoby na powrót legendarnego spin-offu, którego serwery online notabene wygasają wraz z końcem obecnego roku. Teraz już nie ma miejsca na wymówki. Nie ma pandemii, przez dwa lata budowano zespół, rotowano pracownikami, otrzymano wiele informacji zwrotnych od graczy, a zwłaszcza społeczności, która stanowi filar serii od lat. Przyciąganie nowych graczy może odbywać się dalej na zasadach, którymi Battlefield wyróżniał się przez wiele lat i odpowiedzialnie dobierać narzędzia prowadzące do odkupienia soft power marki oraz studia, które przez lata straciło swoją pozycję rynkową, bazując obecnie w dużym stopniu na swoim dziedzictwie i ala sentymencie. Redline Games Marcus Selecto pracuje z Dice Stockholm nad kampanią i narracją Battlefielda, Ripple Effect, dawne Dice LA pracuje nad osobnym projektem z Battlefielda, a Dice Stockholm jest głównie odpowiedzialne za nowy tytuł. Tak jak mówiłem wcześniej, to, że 2042 jest taka, jaka jest, może oznaczać rolę, jaką pełni, a praca nad kolejną odsłoną pochłaniają osoby takie jak David Searland, Marcus Lechto czy Vince Zampella, zakrzewiając obraz jakoby z dawnej kompetencji z biegiem lat mocno wyidealizowanej nie zostało zbyt dużo. Na pewno lepiej pozytywnie się zaskoczyć niż potężnie zawieść, ale to zweryfikują już czyny, a nie słowa, więc być może dlatego na razie pozostała cisza w eterze, nawet w obliczu szumu wiatru ze strony konkurencji.